cywilne, a to nie. Ja mam 253 tysiące jednostek paliwa na Judei. Ja mogę sprzedać, ale ja już chyba komuś sprzedaję nawet, więc dalej mam na sprzedaż, ale... Ja mam jeszcze 810 na sprzedaż. Jak pan chcesz, to se kup ode mnie. Ja mam też 533 stali na sprzedaż, 139 wolframu. Tylko kurwa nie mam chromu. Ale wiesz kto ma chrom? Wiesz kto ma chrom? Te kurwy pode mną. I długo sobie trochę pożyczę tego chromu. I cyk, mam już 5 tych badawczych. A teraz będę miał 6. Wszystko na ropę, kurwa, bierze. A po co ty gumę będziesz? Po co ci guma? Potrzebna. Przetwórstwo ropy sobie bardziej badaj, a nie przetwarzanie gumy. Jak tak bardzo ci paliwo potrzebne. Pamiętaj, że ty te budynki jeszcze musisz wybudować. No tak, no one się wybudują. Dość długo. No ale tak. O, widzę. Tutaj w Brandenburgi się budują, tak? Jedno widzę. Tu jedno wybudowane. O, i tutaj gdzie? Wirtemberg jest. Okej, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, gdzie tam trzeba naloty wysyłać. Tam pewne przestrzenki pierwsze nie dojdzie. No tak! No przecież, kurwa, jakie głupie. To jest ta zamknie przestrzeń i koniec. To jest ta olejnik mówiła, że nad Ukrainą można to zrobić nie? W programie. Znaczy no, to bardziej chodzi o to, że nad Ukrainą da się zamknąć. Tak. Bo chodzi o to, że się da, nikt tam nie wlatywa. No. Tak, ale ona mówiła w programie, powiedziała coś takiego, że dlaczego Ukraińcy nie zamkną nad sobą przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, żeby nie być atakowanym. No, no tak. No, takie no, ja słowa to padły. No. Ja wiem, ja to czytałem, bo zapomniałem tylko o tym. No przecież, a oni kurwa głupi są, ty. Ty, a oni nie wiedzą, że mogą po prostu granicę zamknąć i wtedy nikt tam nie wiedzie? No właśnie, przecież szlaban wystarczy, nie? No właśnie. Zamknąć, tak, tylko nie zdążył. Tutaj Ukraińcy są. Nie zdążył chłop tego szlabanu ręką machnąć. No, no i chuj. I się rozlała dzicz. No tak jak to jak powiedzenie, kurwa, weź zamknij furtkę na podwórko, bo przeciąg jest. Tak, dokładnie. A to kurwa bandita! Bandita! Żaden bandita. Chłopów bije, bandita! Nękali Niemców tam mieszkających. Luksemburg kapituluje, no udało się. Szok! Zwycięstwo! Największe twoje zwycięstwo. Dobre, kurde. Czas na... Jeszcze... Negocjacje pokojowe, kurde. Zdobyłeś 3 stali, gościu. Czekaj, tak to się wlicza? Tak. Zrobiłeś ich poddanych? Ja. A no i widzisz. Ale dobrze, nie będą cię wkurzać, są poddanymi twoimi. To jest kurwa bandita jeden, bandita. Upłynnianie węgla, what the fuck, co on tam robi? Chodzi o tajną depeszę. Jakie kurwa depesze tam sobie wysyłacie? Ty, co to się kurwa dzieje, halo? To możesz, no. Ty, co jest kurwa, co tam się dzieje? Nie wiadomo. Wiecie co? Zjebałem. Rozpierdoliłem wszystko, kurwa, ja to głupi jestem. Chuja zrobię w tej grze. No nie. Czemu? Nieważne. Znaczy jak mi ktoś wojnę wypowie, to tak, a tak to nie. To się może niedługo ziścić. No to dawaj kurwa, dawaj, chodź tu. Dobra. O dawaj, napierdalamy się na gołe klaty. Powiem ci, że kurwa moja atomówka tutaj zatańczy salto, kurwa. Co, zatańczy salto? Co ja pierdolę? O, Kasper w końcu aż tu zrobi. W końcu kurwa. Ile można pożywać? Dobra, jazdy dwóch. Hehehehe. Turcja bije się z top. Jot. Kacper, masz 71 dywizji? Dużo. Doktryna wojny mobilnej, o. Ciekawe. Że no, czołgi tutaj badasz. 3 czołgi masz zbadane. Stawowy, silny. I ty strasznie mało masz tych badań. W jakim sensie masz ich tak mało? Pewnie nic badań nie masz. Kurwa, chłop działo, zbadał kolejowe. Artylerię nic! A nie, tak prosto, słabo z tymi badaniami. Ja jestem pokojowo nastawiony. Okej. Okay. Nie to, co USA. No ale co, to ja? Ja nic nie robię. Przecież jestem siedzę na dupę i nic nie robię. Rzuca się do Meksyku. Ale ja nie mogę się do nich rzucać, a ja widzę, że ty kurwa tę wojnę uzasadniasz na Holandię, ty bandyto jeden. O kurde, a my tutaj na depesze wymieniamy.
Ja tu kurwa wszystko widzę, ja mówię, ja tam drony nad wami latają, co myślicie, że coś ukryjecie? Bandytki jedni. Chamstwo! Wysłałem ci tajną depeszę. No ciekawa, bardzo tajna. No nie gadaj. No dobrze. No już mówię, że ja mam drony nad wami. Te tajne depesze nie są tajne. Powiem ci tajniejsze by było, jakbyś kurwa wysłał je gołębiem. Tak. Dziwne, że te księstwo chłopów się tam nie bije. Polszy. Powiem ci Kasper, że chciałem kraść twoje plany wojskowe, ale ty kurwa nie masz żadnych lepszych niż ja. To trochę kurwa słabo wyszło. Patrzcie go kurwa, Kanady próbuje przebałamucić. A to kurwa habiedyn. Nie ma. Nie przebałamucić, tylko... Nie ma, nie ma. Rozsądnie mam nadzieję, że wybiorą. Nie. Haha, ja sobie zajmę tym, żeby wygrali rozsądnie, ale na moją korzyść. O dziwo się broń. Super. 120 dni jeszcze wytrzyma. Spokojnie. No bo chcę Czechy zaatakować. Uzasadniam. Weź zabierz wszystkie wojska ode mnie. Bo są niepotrzebne, bo już nawet Litwa nie atakuje, ona została. Jeszcze 97 dni. A czemu? No to weź tam skasuj wszystkie plany i rozstaw jeszcze raz. To konie jakieś, jeszcze wszystko zaznacz. I po prostu trzymając shift na lewo, na linię frontu z Francją i wszystko, nie? I czekasz na mnie. Prawym na śmietnik to jest, że możesz sobie na delikatny plan ataku tam ustawić, ale ten najwolniejszy. Pewnie nie masz zaopatrzenia. Nie, to będą stać po prostu w miejscu. Będą bronić tej linii, nie? No, będą się bronić na tej linii. Może nie skasowałeś konkretnego generała przydziału. Ale jeśli ci pomniejsi mieli własne plany, to je trzeba osobno skasować. No właśnie, nad nimi powinno być narysowane, nie? Też taki plan. No rzeczywiście, bo są i Czechy, i ja, i jeszcze Francja. To ręcznie możesz przydzielić, przeciągając. Uważaj jeszcze na desanty z morza, ale ja tam chronię. Jeszcze 60 dni i Rzesza będzie znowu wielka. I tak się dziwię, że to wytrzymałeś. Homo komando. Ułani, przybyli ułani. Ty, wypowiedzieli mi wojnę oni sami. No dobra, atakuję ich. Aha, kontroluję wodę. Aha, ale brytole mi tutaj weszli. Co? 40? Zatopili mi 40 łodzi podwodnych? Ty, to jest chyba nie przesada. Co to miało być? To ja już nie mam floty. Bo Czechy są chyba w ogóle z tobą. Tak, one są twoim podnóżkiem. Hamst! Aha, hamsko. Demokrata. Teraz jak tu atakować ich, żeby ciebie nie zajmować? No możliwe, bo kurde. Ja zrobiłem słaby kurde ten szablon dywizji. Ale już trudno, będę tak robił, w niego korzystał w tej rozgrywce. Ja nie mam już kucy. Kuce to mi bronią Estonii teraz, żeby mi tu desant nie wbił. O, super. Do ciebie Hiszpania dołączyła. Od Tylca będą brani. No niektórzy będą stali, żeby odpoczywać, nie? Jak mają taką czaszkę, no to już poziom zmęczenia jest maksymalny. Coś tam muszą mieć. No. Ja ci tam przyślę naszych ekspertów w tych tematach. No daj im odpocząć, to ludzie. No to dobrze. Pat na froncie. Oni są zbyt silni, no i ty. Ty, patrz na Gdańsk. Na Gdańsk, no. Tak. Teraz jak już... Gdańsk Skarbowy. No właśnie. No nie wiem, nie, ale jak to oni ci wbiją, Francuzi, nie? Nie, no tak, ale jak zobaczą, że cię nie ma, no to pójdą do przodu, nie? No jak chcesz, ale stoją i tak. Ty, to jest mój problem teraz, bo już do mnie idą. Kurde, no właśnie, gdzieś śmiechowo. Brakowało mi szogunatu Japonii. O, witam. Rzesza przeszła już do pamięci naszej. Amen. No zajęli alianci Berlin, nie? Tak co? Widzisz, no błędem było, że na siebie poszliśmy, kurde. Bo ty mnie zaatakowałeś, za luksem było. Zaatakował mnie. No tak, ty wypowiedziałeś mi wojnę. No dobrze, musiałem, bo moi ludzie by mnie, wiesz, zjedli. Oni muszą być twardą ręką w rządzeniu. Oj, nie wesoło.
Dawaj, gotowy! Ja gotowy jest. A spędzi kuta fojarzu! A on też gotowy. Nie, nie, nie. Spokojnie. Makaroni, pepperoni. Mam pomysł, mam sprytny pomysł. Nie, serio, zagrajmy w końcu razem. No właśnie, dokładnie. I zjedzmy to wszystko, co jest tutaj na dole. Dobry pomysł. Zaczniemy od głowy. No ja niestety będę miał chłopową sytuację, bo ja będę się bronił przed tymi cyferami z prawej. No i my ci pomożemy. A co? Ej, nie żeby co, ale nie wiem, jaki ja dałem, czy było historyczne, czy nie. Było coś tam nadciąga burza. Nie, to nieważne. Nie wiem, czy dałem historyczne, czy nie. O, sprawę. Damy sobie radę. My nie musimy grać historycznie. No. Co ja mam w ogóle robić tutaj? Aha. No to faszyzm. No to racism. Czy jak to tam było? Ta akcja. No to racism. A po polsku było... Tylko rasizm. No, a po polsku było no to rasizm. No to rasizm. Dokładnie. I piłkarze biegali z takim czymś. Etiopia, ja mam te problemy z Etiopią. Co tu się dzieje? A, Kasper, no. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale z klanu odeszłem. Nie zauważyłem. Przechodzę do innego. Już mam jeden upatrzony. Ciekawe. Ciekawe. Zobaczymy, jaki tam będzie miał stopień. Już sobie nawet tam mogę mieć po prostu szeregowego, no ale przynajmniej klan, który coś robi. A już musiałem go utrzymywać. Utrzymywał. Chłopcy z offline na Steamie i z nami gra, what the fuck? Twitter. Haks! Weź tam Kacper, zanszlusuj Austrię. Mhm. Ja Litwę rozkurwię. Ja będę miał trochę trudny start, no ale chuj z tym. Co? Co ty chcesz? Dlaczego? O, muszę ty tam na Pomorzu. Litwę? Nie, tych żołnierzy, co tam mamy ciebie. Na górze. Aha. A po co ci oni? Potrzebni do planu tajnego. Mhm. Planu tajnego? A my się bać? Ja pierdolę, chłopa zjadło. Kasper, co tam knujesz, komuchu? Co tam knujesz, moluchu? Na Luksemburg! Kurwa, macie, chłop ma dosłownie jedną prowincję, a ty chcesz mu ją odebrać? Co za bandyta? Byłeś, Kasper, w tym nowym kepsie w Namysłowie? Nie. Łukasz był podobno, dobre. Muszę pojechać, testować, wystawić opinię. A! Gdzie ten kot w ogóle jest? Na rynku gdzieś. A nie tam, gdzie sultan, bo tam coś budowali. Serio? No nie wiem, malowali tam coś. No może, chuj wiem. Ale ogólnie ten sultan, co ten, to powiedzmy, że to był pierwszy, no nie? Tak naprawdę. Powiedzisz, że on mi już nie smakował. Nie wiem, jakiś taki bez smaku był. Sultan kebab. No nie no, sultan kebab Nie, wiesz gdzie to jest? Jak wjeżdżasz do rynku, od naszej strony jakby... Chociaż ja nie wiem, kurwa, którędy ty wjeżdżasz. Kurwa, no nie wiem, jak ci to powiedzieć. A wiesz gdzie jest obrońców pokoju? Nie, ja znam dwie ulice. O Ławską pewnie? No. I ten... Rejmonta. Zgadzasz. I chuj, koniec. Dobra, jak idziesz od nas do sultana, czyli sultan jest po lewej stronie, stojesz na ulicy sultana, że tak powiem. Mhm. To idziesz do przodu i ta ulica, co idzie w lewo, to centralnie pierwszy budynek, po prawej stronie. Aha. To tam jest rollo. Rollo kebab. Bo jak patrzę na namysł z 2012, to... Jo, pierdole. Ja pedole. Tyle się pozmieniało. Tyle się pozmieniało, a dalej syf. Ja kompletnie zapomniałem, jak wyglądało to miejsce bez tej galerii. Patrzysz się na Kaufland, a za nim nic. No. Drzewa. Tak, no. Kompletnie, kurwa, nie pamiętam, jak to wyglądało. Trony Lidla to samo, drzewa tam są. Kurwa, kiedyś to było. Nic nie było, ale... Ja nie wiem, jaki ten kebab Mark ma takie niskie oceny. Przecież kurwa najlepszy kebab. Nie znają się. 3,9? A Mezopotamia 4,7? Mezopotamia kurwa to nawet nie da się wybrać zasranego rozmiaru tego kebsa. Jest kebab i chuj. Hams. No ja ty, bo ja chyba w choja grałem. Zapomniałem. Od razu Kasper mówię, że ja ci Gdańska nie oddam. No to Wojta. No dawaj, napierdalamy się. Moi agenci już tam cię wydziałali. Nie masz tutaj już ludzi na tej, na tym cyplu, będzie łatwiej. O, ty. No nie no, co no, ja ci Gdańska nie oddam, chuj ci w dupę. Ty był mój. No ciekawe kiedy. Wow,
Kacper ma opóźnienie. Szok. Jak zwykle. Niku. Kacpra znika, twoje kurwa nie. Jebany bandyta. Opłaca. No w chuj.